No jest to bardzo otwarty człowiek. Ja go podziwiam. Do tej pory nie miałem okazji obcować z takim człowiekiem. Miałem ciarki na całym ciele. Było to niesamowite odczucie. Tak działa na ludzi Mateusz Grzesiak, międzynarodowy trener rozwoju osobistego. Wykłada m.in. w Brazylii, Meksyku i w Niemczech, gdzie słucha go nawet kilka tysięcy osób. Staram się pokazać ludziom, że za pomocą konkretnych narzędzi psychologicznych mogą zmienić jakość swojego życia na lepsze. Robię to dlatego, że wierzę, że każdy z nas ma większe możliwości niż to, co sądzi na swój własny temat. Uważam, że my jako ludzie powinniśmy odkrywać swój własny potencjał i zauważać, że zawsze możemy więcej niż to, co w danym momencie robimy. Coaching polega na takim zadawaniu pytań, żeby człowiek, szukając w sobie odpowiedzi, znalazł rozwiązania na problemy, które go w danym momencie trapią. Więc ja korzystam z określonych coachingowych narzędzi i wiem, o co mam zapytać, po to, żeby człowiek, odpowiadając sobie, rozwiązał swój własny problem. Ja pomagam ludziom po to, żeby zaczęli być bardziej sobą i tworzyć swoje własne życie według swoich własnych zasad. I tak wygląda ta firma w środku. To jest Ego Management System. Przyjazd tutaj potrzebny jest dla osób, które chcą nabrać pewności siebie, chcą się rozwijać, chcą się cieszyć życiem. Nie uczymy się tutaj jakiejś magii, to nie jest jakieś czary-mary, które zadziała cuda, ale to jest ciężka praca, która zmienia nas i zmienia również, wpływa na otoczenie, w którym pracujemy, w którym żyjemy. Mamy bardzo dużo ludzi w naszym otoczeniu, które mają jakiś problem ze sobą i nie są w stanie sobie z nim poradzić, a on jest do pokonania i czasem trzeba zaczerpnąć wiedzę osoby mądrzejszej, osoby, która wie więcej na ten temat. Najważniejszym elementem zwrotnym w moim życiu był pierwszy, kiedy zacząłem uczyć. Połączyły się takie dwie energie. Jedna to była energia zauważenia, że można być w czymś dobrym i że to się ludziom podoba. Poznałem człowieka, który powiedział: słuchaj, istnieje coś takiego jak rozwój osobisty, ty powinieneś nauczyć się zadawania sobie odpowiednich pytań. Jak będziesz wiedział, jak je zadawać, to wtedy dojdziesz do określonego rodzaju wniosków. To się nazywa coachingiem, zajmie się tym. Zacząłem inaczej podchodzić do tego, jak wyglądam, jak się ubieram, co sądzę na swój temat. Zacząłem o siebie dbać w inny sposób, zacząłem uprawiać sport, bo moje poczucie własnej wartości pozwalało mi teraz, żebym mógł o sobie powiedzieć: ja też zasługuję na dobry wygląd. Więc w ciągu 7 miesięcy zrzuciłem 30 kg. Była tutaj pan paluszkami, tutaj. O, tak. Poznaliśmy się 6 lat temu w Meksyku, bo Mateusz tam robił w Meksyku szkolenie. Wydawał mi się przystojny, fajny, otwarty. Wysoko? Ile razy? Ile? Wolny czas spędzam z rodziną. To jest wyjątkowa możliwość odpoczynku, naładowania baterii i zbudowania czegoś, co szczególnie jako psycholog zdaję sobie sprawę jest ważne, czyli całego work-life balance, równowagi pomiędzy życiem rodzinnym a życiem w pracy. Kiedy ja widziałam, jak on się rozwija, powoli ja zaczynałam trochę pochodzić na ten świat, który Mateusz uwielbia. Okazuje się, że dzisiaj jednym z największych lęków ludzi przed realizowaniem samego siebie jest obawa przed tym, czy inni to zaakceptują. Bo najbardziej bezpiecznie jest być takim jak inni, czyli w pewnej szeroko pojętej normie. Ale ja nie chciałem być w normie, ja chciałem być sobą, a bycie sobą nigdy nie jest w normie.